dyrektor zaproponował, że to my tutaj tak nic się nie dogadamy, to się nie da tego zrobić. Proszę bardzo, wybierzcie tutaj ze wszystkich tutaj hal, taki z 50 osób, bo więcej w sali orzechowej się nie zmieści. 50 osób i za dwie godziny się spotkam z tymi, z tą wybraną grupą przez was w sali orzechowej. A resztę prosił bardzo, jak to już dokonacie, prosiłbym bardzo, żebyście powrócili, to czy będziecie pracować, czy nie, żebyście powrócili na swoje stanowiska pracy. No i powrócili, ale nie czekali, nic nie robili. Czekali, aż my coś ustalimy. No i od wniosków się zaczęło na tej sali orzechowej. Sporo tego było dość mocno. No i została powołana grupa koordynacyjna, żeby nie z 50 dyrektor rozmawiał. I wybrano 28-osobową grupę. I w tej grupie wsadzili, jeszcze wzięli do przewodniczącą związku. I to jeszcze nic. No i rozeszliśmy się po ustaleniach różnych, że spotkamy się o godzinie 8 w poniedziałek tutaj. Ale w poniedziałek my się nie spotkali, bo jedna z hal, główna montaż, był na urlopie. I oni tego nie wzięli tym udziału. I nie mieli żadnego przedstawiciela. I oni, jak ja przyjechałem do pracy, to oni już byli pod biurowcem znowu, a to był największy zakład, 1300 osób. To już było mara ludzi. No i szybkośmy się z tego zbiegli. No nie wiem, chyba Karykowska zadzwoniła do mnie. Tak to chyba pamiętam, by było. Żeby natychmiast przyjść na salę kolumnową. Nie podobały im się pewne nazwiska, no to i mówimy, nie ma rady, to proszę bardzo, kogo tego. No i wyrzucili, ale tylko chyba dwa nazwiska, to wyrzucili tą przewodniczącą i jakiegoś jeszcze sekretarza, był sekretarz jeszcze partyjny i tego. A oni dali 3-osobowe tego i w końcu to była chyba 30-osobowa grupa, czy 32, bo jak oni dwa wyrzucili, było 30 i 3 oni dali, to było 33 już później rzuciła ta cała komisja.